zawodach, jakie mężczyzna decydentem. Bo genderyzm zrodził się z feminizmu i że to wszystko było niebezpieczne. On, gdyby był autorytarny i nawet gwałtowny, to by był zabezpieczył i Ewę, i siebie, i przed wszystkimi konsekwencjami grzechu pierworodnego, czyli pychy, sięgania po to, co było zastrzeżone dla Pana Boga. Więc wniosek z tego, że owszem, powołanie kobiety powinno być takie, o jakim mówimy, ale że powinna być ostrożna, nie prowokując pewnych rzeczy i nie determinując środowiska, w którym przebywa, przede wszystkim najbliższego, bliźniego, czyli swojego męża, a mąż ma prawo być autorytarny, jeżeli ma morale takie, jak należy, i wtedy bardzo wiele i ta kobieta może mu zawdzięczać. Ja to mówię jako panna, nie jestem mężatką i nie mam żadnych doświadczeń w tym względzie, ale tak sobie pomyślałam. No pewnie jest tak, jak każdy będzie wypełniał to, co do niego należy i będzie prawdziwie mężczyzną i prawdziwie kobietą, no na pewno nie jest tak, że wejdziemy na ten jak gdyby swój teren zastrzeżony albo pozbawimy siebie właściwego sobie szacunku czy godności, jak gdyby targniemy się na te nasze wolności, prawda, które przynależą i kobiecie, i mężczyźnie, a z drugiej strony ta umiejętność też służenia sobie, odnajdywania tej właściwej relacji, jaka jest między mężem i żoną, która jak gdyby nie ujmuje sobie, bo szanujemy siebie nawzajem, doceniamy role, które mamy do spełnienia, i tu jak gdyby jedno od drugiego oczekuje, czy wyczekujemy takiej właściwej twojej postawy, właściwej twojej decyzji? Tak. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Teraz i zawsze, gdyby bliżej trochę słuchawki mówić. Kłania się Dorota z Warszawy. Jednej z pani zrywało się takie zdanie, które mogłoby, takie słowo, które mogłoby mężczyzn obrazić. Mnie to troszeczkę ukuło. A to się wyrwało, bo to wynika ze zranień, że mężczyźni są jakby głupsi od kobiet, czy coś takiego, prawda? Może to właśnie wynikało ze zranień tej pani. A mniej złożeni jakoś, tak? Jakoś tak. To zranienia przez nas przemawiają. Ja też jestem ogromnie poraniona przez mężczyzn, ale pan jakby wziął mnie w obróbkę z krawaniem, jak ja to mówię, w cywilu, że staram się, trudne jest to, bo ja spotykam, pracując mężczyzn na mojej drodze, i ostatnio też jeden z pracodawców mnie zranił. No, jest to poligon, proszę ojca. Tylko chciałabym, co jest dla mnie bardzo ważne, że mężczyźni często zarzucają nam, często nawet w kłótniach, czy w jakichś takich potocznych rozmowach, spójrz na Maryję. Spójrz na Maryję, jaka ona była, oczywiście. Jest naszym niedoścignionym wzorem. Natomiast mężczyźni są po prostu wygodni, ale czy oni znają świętego Józefa, prawda? Ja przeczytałam książkę. Właśnie ja nieraz tak mówię mężczyznom, jak chcesz poddawać propozycję, żeby twoja małżonka była jak Maryja, i to dobre i właściwe. Popatrz, tak, jakim był święty Józef. Dokładnie. Popatrz choćby na litanie do świętego Józefa, jakim go przywołujemy. I wtedy będzie harmonia, a nie nacisk tylko na Maryję. Na Maryję nacisk w ogóle w Kościele i chwała Panu. Ale w małżeństwie i świętego Józefa. Odkryjmy na nowo świętego Józefa. Ja przeczytałam w obcym języku książkę o świętym Józefie, byłam zachwycona po prostu, jaka to była, bo w Piśmie Świętym jest bardzo mało na temat świętego Józefa, prawda? Dwa zdania bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Także to tyle, szczęść Boże i dziękuję za katechezę. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. No, może być nacisk na Maryję, tak jak Pani to powiedziała, w Kościele, ale jako na tę, która pierwsze realizowała wolę Pana Boga, zgadzała się z Jego wolą, podporządkowała swoją wolę, była Panu Bogu posłuszna. Popatrzmy, wskazuje nam, realizujcie, czyńcie to wszystko, co mówi mój syn.
Więc pytanie, czy mężczyzna, który w ten sposób mówi do kobiety, czy mój mąż do żony, mówi o tym, by ona właśnie taką była, jemu również wskazywała na to, czyń tak, jak chce Chrystus, bądź posłuszny, poddany całkowicie Bogu, realizuj, bądź święty, bądź zatroskany, tak? Więc nie wiem, czy zawsze wskazując na to, żeby kobieta była taka jak Maryja, mężczyzna myśli właśnie tak, jaką ona była, czy chciałby może w jakiś sposób podporządkować, żeby może trochę cicho, trochę nie odzywaj się, nie miej swojego zdania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj też odkrywajmy te postawy we właściwy sposób, jaką była postawa Matki Najświętszej, jaką była postawa Józefa, i nie na zasadzie takich przeciwstawieństw, ale właśnie tego realizowania przez małżeństwo, do którego powołał Bóg człowieka, mężczyznę i kobietę. Nie, właśnie nie rywalizacja, ale to współtworzenie tej wspólnoty, za którą tak jedno, jak i drugie są odpowiedzialne. I to jedno i drugie ma konstytuować tę rzeczywistość przez to, że właściwie są jakoś uformowani i też we właściwej relacji są przed Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria. Halo, halo. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże Panu. Ja chciałem do katechezy. I jest Pan na antenie. Jezus, do co dzwoni, proszę ojca Grzegorza. Proszę, ja chciałem dać takie świadectwo o małżeństwie właśnie, bo miałem dziadków, moje babcia i dziadek właśnie. Oni się całe życie kochali i nawet jak pamiętam to, jak już dziadek umarł, to do mojej mamy zwróciła się babcia, mówi: Wanda, po co ja po tej ziemi chodzę, mi kola nie ma. Także chciałem to powiedzieć, to właśnie katecheza mi przypomniała o tym, chciałem się z tym podzielić. Szczęść Boże. A jak pan, panie Jerzy, jak pan przeżywał, nie wiem, pan był, czy jest mężem, czy był mężem? No ja jestem sam, zostałem samotny, ale takie świadectwo chciałem właśnie dać, bo to ja spotkałem tylko raz w życiu to spotkałem, tak rozumiejących i tak sobie lgnących do siebie ludzi, no. Bardzo dziękuję za to świadectwo. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. No nieraz to prawda, jesteśmy poruszeni tym przykładem tego wielkiego oddania, zaufania i sobie nawzajem i tego, jak powiedział, oddania, ale przed Bogiem czujemy jako ci, którzy zostaliśmy powołani do tej wspólnoty małżeńskiej, wspólnoty osób. Według biblijnego opisu stworzenia, tak do istoty człowieka należy być stworzonym przez Boga jako mężczyznę albo jako kobietę. Ta właśnie podwójność jest podstawowym faktem należącym do natury człowieczeństwa. Nikt nie jest człowiekiem w ogóle, człowiekiem poza płcią. Jeśli się jest się człowiekiem albo jako mężczyzna, albo jako kobieta. Tu Księga Rodzaju przekazuje nam tę prawdę o pochodzeniu człowieka od Boga w formie prostych i można powiedzieć bardzo takich katechetycznych opowiadań. Te biblijne opowieści właśnie odpowiadają na te fundamentalne ludzkie pytania. Na te pytania nie odpowie ani jakiś fizyk, ani chemik, prawda, psycholog, socjolog. Nieraz socjologowie, czy ci, którzy jakoś próbują konstruować życie społeczne, poddawać różnego rodzaju projekty ustaw, tak, uczyńmy, no, nie wiem, 5, 6, czy 7, czy 8 płci. No, popatrzmy, jakie tu podstawy. To Biblia patrzy na człowieka z perspektywy religijnej i należy ją właśnie czytać, aby nie zejść z tego właściwego kierunku. To ona, to objawienie właśnie Boże ukazuje nam prawdę o człowieku, jego godności i powołaniu.
Drodzy Państwo, dziś do Asyżu pielgrzymuje Ojciec Święty Franciszek z okazji 800-lecia odpustu Porcjunkuli. Transmisja na naszej antenie od godziny 16. Zaś z racji pierwszego czwartku miesiąca zapraszamy wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja do wspólnej modlitwy u świętego Józefa w Kaliszu w intencji rodzin i obrony życia poczętego. Nasze spotkanie w Kaliszu rozpoczynamy od godziny 17 nabożeństwem za rodzinę w intencji obrony życia poczętego. Po nabożeństwie zaplanowano konferencję na temat człowiek nie jest wrogiem, lecz ideologie, które wdzierają się do ludzkich serc. Naszym szczególnym gościem będzie Mary Wagner, pochodząca z Kanady, obrończyni prawa do życia nienarodzonych. O godzinie 18 w Kaliszu msza święta, której będzie przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. To spotkanie również będzie transmitowane przez Radio Maryja i telewizję Trwam. A o 21.30 rozmowy niedokończone. Dziś proponujemy temat Nowa Kultura. Naszym gościem będzie pan Tomasz Sturzanowski, redaktor domowego kościoła Listu do Wspólnot Rodzinnych. Zapraszamy serdecznie. Uwaga, wszyscy, którym zależy na młodzieży, rodzice, dziadkowie, koledzy, koleżanki, rodziny. Zapraszamy młodzież. No jacy dziadkowie, jak tutaj mówili, że sami mówicie w Radiu Maryja, że ludzie najwięcej w Polsce umierają na raka. Bardzo dużo, największy procent na świecie w Polsce. To w Polsce tu. Ludzie umierają na raka. Ludzie nie badają się, nie myślą o tym. Kopcą papierosy, mają żółte pazury, wielkie paznokcie. Obrzydliwie wyglądają, jako te potworki takie, bo to wrzask, bo to kłótnie, bo to agresja taka, bo to rzucają się tak, jakby mogli chodzić normalnie i poruszać się po amerykańsku, z luzem amerykańskim, to się rzucają. Przecież możecie popatrzeć tutaj na rondzie de Gaulle, jak wyglądają mormoni z USA, jacy są uśmiechnięci, no mormoni, świadkowie Jehowy, prawosławni, ewangelicy. Ale wtedy właśnie, kiedy Ewangelia będzie w śmietniku, nie będzie teokracji, bo i Jahwe nie będzie, bo i nie ma Jahwe. Wyrzuciliście Jahwe z Biblii, gdy było tam aż 7000 razy, to co będzie? Będzie to, co jest. Jest fatalnie, jest źle. 80% i więcej tych, co na tym przechodzą, to w ogóle w nic nie wierzą. Nawet jak ta nasza kamera Google zapuści się, gdzieś w takie miejsce, co może nie jest ważne zdaniem autorytarnych faryzeuszy, to jednak tam wszystko widać, bo to są te papierki lakmusowe, nasączane, będące w tej takiej agresji, złości, chciwości, pazerności, biedzie, bo i głupocie. No, że po prostu jest bardzo źle. Za miseczkę ryżu nawracacie, za miseczkę ryżu. No to wiadomo, że wy sami mówicie, że to jest źle. Że to jest źle. Ale jak pomóc takiemu człowiekowi, który naje się i napije się denaturatu i leży tam na Dworcu Wschodnim, tam przy torach? No bo tam jeszcze jakieś zielone trawy z robakami leżą. No bo przecież mówiło się, że wrowie, no ale wszędzie leżą. No, pójdź, zobacz. W naszym radiu to KFM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Mamy komentarze, omawiamy to. Nasza telewizja. El Mercedes, Elhof Art 2000, Witeklandia, proszę Państwa. Różne są kanały. El Mercedes na YouTube, Google Plus, Daily Motion. Pokazują to i owo. Jak leży facet pod Caritasem na Lubelskiej, przyjeżdża straż, no i go gdzieś muszą wywieźć. No to brudne, to śmierdzące. Z pszami, ze wszystkim, z całym dobytkiem. Przecież gdzieś to trzeba, potem to tylko problem jest. No to więc na koszt państwa, no to więc na koszt Unii Europejskiej uda się, czyli co? Wspólnymi siłami, no ale ludzie nie chcą łożyć, a muszą. Nie chcę, a muszę. Że nie ma dziadków, nie ma babci, tu nie Ameryka, nigdy nie będzie. Nie ma Boga, tu nie teokracja. Teokracja została zniszczona przez Rzymian, w roku 70 naszej ery, to wiecie. Tutaj omawiałyśmy bardzo ciekawą książkę o tych takich podskokach, o obronie
żydowskiego, nie to, że Mossadu, tylko Żydów po prostu jeszcze wtedy, kiedy no, pierwszy wiek naszej ery był, bo oni bronili się, bronili Jeruzalem, żeby nie oddać Rzym Rzymianom. No to bardzo sprytni byli Żydzi, ale cóż z tego, skoro Jeruzalem było okrążane rok cały. Matki Żydówki jadły z głodu własne dzieci, a potem trzeba było się pozabijać. No to więc 10 osoba zabiła 9, które wciśnięte, dźgnięte nożem, wepchnięte do rogu koziego i ten 10 też tam na 10 się wcisnął. Także to były straszne rzeczy. No i ta angielska pisarka, badaczka, to komentujemy, bo my tu mamy Biblię w ogóle, my tu się nie musimy sugerować jakąś angielską badaczką, ale tu swego czasu Józefina Kądziela opowiadała. No, Józefina Kądziela. Proszę Państwa, no takie to jest ciekawe i takie to jest interesujące, bo Żydzi wielokrotnie mieli karę, wielokrotną karę. Nigdy się tego Jahwe nie słuchali, ciągle odstępowali. No taki jest człowiek, taki jest niedoskonały człowiek, taki jest naród taki, naród składający się z niedoskonałych ludzi, który aczkolwiek był prowadzony za rączkę przez Jahwe. No ale jak oni Jahwe odrzucili, no to gdzie teokracja? Nie ma teokracji. Teokracja grobów pobielanych, teokracja autorytarna, teokracja na pokaz, to jaka to jest teokracja? To trzeba być osobą ślepą, niewidomą, psychicznie chorą, żeby iść i się modlić. No do kogo będziesz się modliła? No do tej matki, która ma pióropusze, ja przepraszam bardzo. Czy to jest Bóg, skoro Jezus powiedział, a wy tak się módlcie? No to bierz ten przykład, no, żywy przykład z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego. To jest list od Boga. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, no to więc, no to gdzie masz się modlić? Do bożków? Bożkowie to, bożki ich, to są marnością narodów. No do kogo będziesz się modlić? Była Artemida Efeska, prawda? Artemida Efeska, proszę Państwa, jako Diana. No to przecież 8 godzin chodzili dookoła świątyni i ze złodziejami razem i krzyczeli, wielka jest Artemida Efeska, czyli system i tak obłudny, tym bardziej zwłaszcza, że pogański. Izyda, Horus i Serce, Miramida, kult kobiet, kobiety były czczone. To ty tego nie widzisz? No to przecież jak pójdziesz na te studia, to pierwszy rok historia to tutaj badać. Nie pokazują wam. A no to właśnie celowe zabiegi szatana diabła. W Biblii nie pokazują wam. Też miałam kolegę, Mirosław Szkiłądź z podstawówki. On był świetny z historii. Poszedł do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przecież tam u niego pełno tego było, tych uniwersytetów. Poszedł. No dobrze, bo to dziecko to też o, wysłałam kogucika w świat. Pojechał, niech ta matka nie płacze, on sobie daje radę. Niech ta matka tam z Bydgoszczy nie opłakuje, on sobie daje radę, proszę Państwa. Pojechał. No bo się umawia na Facebooku, no tak samo jak i się umawiał z tym o Markowskim. To kłamie, jak dziad kłamie, zobacz, że chłopak chodzi głodny po ulicy. No, on lubi nogę. Ja mu sama zaproponowałem, jak jesteś głodny, to chodź na nogę, lubi makaron. Przecież ludzie, na przykład mam tu von Lipski, hrabinę z Podlasu, von Lipski. No tutaj mówi Ewa, że dobrze, żeby ją czołg przejechał. Czy pociąg tylko może ją przejechać. Ona makaronu nie lubi, bo ona zje makaronik jeden, prawda, a kurczaczek nam zje, naje się i nogę zje. No i to co, my tutaj nie mamy kuchni takiej, ale na szybkiego to można przecież kurczaka zaparzyć. Nawet i w czajniku można zaparzyć makaron, można też szybko, proszę Państwa. Tutaj mamy, o, Krzysztof Markowski, bo to są pary oszustystyczne, to i Makryna Mieczysławska, i Krzysztof Markowski. To jest imię, nazwisko osoby, która jest na Facebooku, ale taka osoba w istocie nie istnieje, bo Żydzi z Ameryki, jak wymyślili internet, to myślą, że już zinwigilują wszystkich. Nie, on nie istnieje, się nazywa Topolski. Andrzej zdaje się, albo najwyżej może Krzysztof, ale to jest fałszywe i to jest fałszywe. Krzysztof fałszywe i Markowski fałszywe. No i ja mówię, nie martw się kogucik, że przywłaszczył twój telefon. Korzystałeś, on czasem ciebie tam ugościł, ale dziad
myśli, że coś będzie miał za coś, bo to wiecie Państwo, kto w Warszawie, salceson mazowiecki, salceson polski, a Polak to zawsze biedny, Polak to zawsze i przed szkodą i po szkodzie gie. No, że głupi przecież, gówno nie, już nie jesteśmy aż tacy złośliwi, nie. Po prostu przywłaszczył sobie telefon, ja mu załatwiłam telefon, on sobie jeszcze drugi załatwił i ma dwa telefony ekskluzji we firmie T-Mobile. Ja mówię, kup sobie kartę T-Mobile'a, będziesz miał bardzo dużo internetu i po problemie T-Mobile'a 10 GB, bo tutaj tak, plus z łaski jakieś 200-300 daje MB. Proszę Państwa, tutaj w Orange mi dali chyba jakieś 400 MB. Ja mówię, nawet nie będę z tego korzystać. Ja sobie włączam T-Mobile'a, mam oddzielną kartę i co skorzystam, to skorzystam. Ja nawet z biblioteki nie skorzystam, a będę tutaj siedzieć na tych komórkach, nie mam co robić. Proszę Państwa, czyli że działalność oszustystyczna oszustów. Mamy tutaj pary oszustystyczne, taki temat w komentarzach naszego radia. Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langström Extra. I tutaj bardzo wyraźnie widać i słychać, no w radiu raczej słychać, no i te opcje proszę brać pod uwagę, ile jest oszustów w Warszawie, bo teraz mówią o frankowiczach, o tym i o tamtym. Ja mówię, no cóż, sytuacja jest taka, jaka jest, widocznie tych pieniędzy nie da się wyprodukować na zasadzie czarodziejskiej różdżki, jak to był kiedyś, zaczarowany ołówek, prawda? No, prawda? No, proszę Państwa, ile tych oszustów? No ten Topolski, to okazało się, że to jest prawdziwe nazwisko. No bo tak, Kurczaczek się wystraszył, bo dorwał jakieś rachunki, które opłacał jego ojciec za leki z 2012-2013 roku. To na tych rachunkach jest napisane Topolski Eugeniusz. Topolski Eugeniusz. No to wiadomo, że Topolski, bo dziadek to nie, ojciec, bo tutaj mówią o dziadkach w Radio Maria. Proszę nie prowadzić działalności oszustystycznej, takiej niby prawda, niby nieprawda, bo człowiek nie głupi. Nawet dziecko potrafi wiedzieć, dziecko może być mądrzejsze od ciebie, a człowiek dorosły może wziąć przykład od dziecka. Dziecko może dorosłego pociągnąć. Proszę Państwa, czyli tak, to polski Eugeniusz, to co prawdziwe, Eugeniusz to był jego ojciec, a to jest Andrzej Topolski. No to są, proszę Państwa, nieuczciwi ludzie. To wygląda na to, że to jest kradzież, przywłaszczenie. Zgłoszone. No i właśnie, że ten numer sprawy, proszę Państwa, to nie od razu jakoś tak oni podają, dopiero potem. U nas też tak było, jak na lotnisku. Ewka mnie zagaduje, a to w bistro flying pijemy sobie kawkę, rozmawiamy to. Ona nawet koniaczek przyniosła, takie, wiecie Państwo, buteleczki. No a facet z bankomatu, pobierając pieniądze, wyciągnął z podławki ładujący się, wetknięty we wtyczkę, mój telefon. No i to telefon, tam były 3 telefony ukradzione. Ile złodziei? 3 telefony ukradzione. No jeden zgłosiłam, Samsung Galaxy. No to mi te po 2 latach odebrałam, mogłam po roku, ale się nie zgłaszałam, to moja wina. No, ale mam telefon, jest, proszę Państwa. Ta policja na lotnisku bardzo skuteczna jest, no, tam jest monitoring, tam wszystko widać, no, ale wiecie Państwo, facet odjechał stamtąd, ale ponieważ z bankomatu pieniądze pobierał, to zostawił imię i nazwisko tu i teraz, w tej sekundzie, w tej godzinie. No to policja przyszła, jeszcze mnie postraszył na komisar. Ja mówię, proszę pana, proszę tu nie zastraszać ludzi, tylko do roboty. I on poszedł szybko na ten monitoring, wziął z lotniska, tam przy tym bankomacie, kto co brał, widać, że brał. No i już i facet z babą mieli się przez 2 lata. Proszę pana. Ja zapomniałam, bo przecież ja nie jestem taka, co się mszczę i my świadkowie, my Jehówki, nie jesteśmy takie złe. No, ja poszłam do sądu na tej Marszałkowskiej 82, bo to tu Warszawa wszędzie, mohery. Proszę Państwa, okazało się, że to właśnie jest kradzież tego telefonu, bo ja myślałam o innej sprawie, że tamtego wielkiego wieśka pobili w galerii. Znowuż wracamy do tematu, że tutaj tej kultury nie ma, że jest chamstwo. No to ja przepraszam bardzo, człowiek, który prowadzi galerię Schody, jest agresywny i rzuca się, pobił takiego wielkiego wieśka,
co opiekuje się mamą, jeszcze go zabiją, a nie będzie się komu opiekować jego matką. I jeszcze ten facet, bo to była jakaś Białorusinka w Galerii Schody w piwnicy, robiła wystawę, no i chyba jej kochanek, czy mąż, czy może i brat, taki w okularach, się rzucił z tym kierownikiem galerii na tego wielkiego wieśka i poszłyśmy na Lindleya. Obdukcja była, że pobity w galerii, w Warszawie, na Nowy Świat. Policja przyjechała, ja wezwałam szybko policję, ja wyskoczyłam na górę. Ciebie, on przecież nie będę się tłukła, ale że dziad, co prowadzi galerię, proszę państwa, jest skłonny do rękoczynu, prędki do rękoczynu. Może niech na boksera idzie, może najprędzej damskiego. Bo ten się jakoś jeszcze bronił, ale wiecie państwo, obdukcja wykazała, że był pobity. Gdzie? W galerii? W galerii Schody? Jemu to przyszło. Ale w komentarzach jest to uwiecznione, Radio Tok FM Eurokoncita, bo mówimy to ku przestrodze, żeby więcej nie było chamstwa, żeby więcej nie było oszustw podwójnych, potrójnych, poczwórnych itp. Bo świadków jego bytu w Warszawie nie ma. Mormonów nie ma, ewangelików ani prawosławnych. Tutaj dobrych ludzi nie ma. Czasem jeszcze tylko litują się przed Armagedonem, przyjeżdżają, tu postoją, poświadczą, bo to są świadkowie Jahwe. Tutaj nie ma dobrych. Dobra, Jahwe, Biblii, w śmietniku, wyrzucone. Drugie przykazanie, proszę państwa. Co mamy tutaj drugie przykazanie? Nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz się temu kłaniał, nie będziesz temu służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe do trzeciego, czwartego pokolenia na tych synach, a okazuje miłosierdzie aż do tysiącznego pokolenia. Tutaj dziesiąte przykazanie jest też pokazane, które zostało wypaczone, ani żadnej rzeczy, która jego jest, bez orzeczenia. A tutaj mamy, proszę państwa, kościelne przykazania całkiem złe. No to co ludzie mają? Mają ogryzki. Nie mają prawdy. A wiara w Pana Boga nie ma polegać na jakichś takich cudach, na jakichś takich wzniesieniach, wzlotach i upadkach. To jest Słowo Boże, to jest Biblia, list od Boga. Są wymagania. Bóg tłumaczy, dlaczego tu jest zło na świecie, do czego to wszystko zmierza, jak miało być i czy tak jeszcze będzie, jak było przed grzechem. Będzie, będzie. Przecież temu służyła ta ofiara Jezusa Chrystusa. Także widzicie państwo, ile jest tej ciekawej wiedzy, która jest w zasięgu twojej ręki. Możesz to mieć. No, po co ci się tam dawać, oszukiwać, ale to szatan zrobił tak, że ludzie, którzy nie wiadomo ile doktoratów mają, jakoś tak nie za bardzo religia ich interesuje, że mogliby sobie sprawdzać, gdzie tu prawda, gdzie tu kłamstwo, bo dla nich wszędzie prawda. I dopiero wtedy, jak kij mrowisko wciśnięty tu w tę żebracznicę wielką na Mazowszu nad Wisłą 3-milionową, no to wtedy ludzie mówią, tu prawda. No to są dyskusje obok gitary przy złotych tarasach, na przystankach. Stoją świadkowie, ale oni się poświęcają, bo przecież przyjeżdżają tutaj do was, do Polski, a z Anglo-Ameryki, Białystok i cały dzień tak na nogach stać, coś tam zjedzą, coś wypiją, rozmawiają ze sobą nie za bardzo, ale uśmiechają się do ludzi, życzliwie są otwarci, nie zgrzytają, nie kaszlą, zębami nie zgrzytali nigdy, nie kaszlą, nie chrumczą, nie są wulgarni, nie wrzeszczą. Tutaj nawet państwo w radiu słyszycie, co tu w nocy, jaki tu dziad wrzeszczał. Jak to, że kurwa, na cały regulator, no to Saska Kępa, dzielnica szlachecka i takie rzeczy, tu nawet się bili, proszę państwa, w nocy i w Sylwestra i koło, ja tu z kamerą wychodziłam, Janek Witek mówił, czy co ja robię, ja mówię, co ci by to obchodzi, no nagrywam tutaj przynajmniej te fonie, bo przez te drzewa to i tak nic nie widać, wrzaski, krzyki, także świat moherowy, proszę państwa, jest fatalny. Także, proszę państwa, można to i tak przedstawić, ten deseń. To jest po lewej, to jest po prawej. Ale co my tu jeszcze mamy, proszę państwa? Też mówią o tej Gronkiewicz, że przywłaszczyła sobie kamienicę. Zobaczymy, czy ona da plus, postawi plus nad naszymi zamiarami co do przejęcia tutaj spadku po Janku Macieju Witku. Zobaczymy, bo tam się uda do niej ta była biegły sądowy von Lipski. Josekura, hrabina von Lipski pójdzie do Hanki Gronkiewicz-Walc
i zobaczymy, co będzie dalej, że ona amatorką cudzych kamienic. Nawet mówią, że oczyszczacze kamienic, że nawet tutaj spółdzielnia Sław, no też oszustystyczna, bo i tutaj druty, zamki wkładali do drzwi, żebym nie mogła wejść, jak Janek Witek umarł. Potem umywają ręce, że to nie oni, a ona wiceprezesowa spółdzielni Sław o niczym nie wie, proszę Państwa. Dobrze, dobrze, są świadkowie, którzy widzieli te druty i te walce i poświadczą. Ja tu nigdy nie jestem sama, proszę Państwa, i się niczego nie boję. No i to jest ta Lipska, tak? Ona mówi, mówić Lipski, Lipski. Ja mówię, no tak. Polka jest, a chciałaby mieć nazwisko węgierskie, niestety. No. I to wszystko to jest jako awatar Świadków Jehowy, może być co? No ci wyznawcy papieża na tych włodniach, albo awatar mormonów. Chcieliby podrobić pod mormonów. Nie udało się, bo mormoni wczoraj się objawili przy rondzie de Gaulle, to nie jest ta kobieta. Przy rondzie de Gaulle mili uśmiechnięci głoszą słowo Boż, mormoni z US, ale oni odjechali, uciekli do USA, znowu troszeczkę tam parę osób wróciło. No misje, misje przed Armagedonem każdy ma. Tak. Czyli mamy awatar Świadków Jehowy, awatar mormonów, awatar prawosławnych, awatar ewangelików, awatar. No, ci, którzy są sługami diabła, to muszą prowadzić działalność oszustystyczną. Ci, którzy są sługami szatana, muszą udawać kogoś lepszego, no bo to chyba o to chodzi, prawda? I tak właśnie jest. I oni ciągle udają kogoś lepszego. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Także proszę być z nami, proszę Państwa, i my to będziemy tu i tam omawiać. Awatar za awatarem, gdy nadaje nasze radio Conchita. Chińska książka, chińska bajka. Chińska książka, chińska bajka. Pary oszustystyczne w naszym radiu. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Oczywiście to nie jest Makryna Mieczysławska, to jest jakaś biegaczka podstarzała, może i do Szewińskiej podobna. Proszę Państwa, właściwie to ona coś tu za czymś leci, jakaś chciwa wiedźma, która nie była chciwa. Chciwych jest bardzo dużo osób, proszę Państwa, szczególnie tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, gdy jesteśmy pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Właśnie, że w Warszawie, właśnie, że w Warszawie. Proszę być z nami, utrzymywać z nami kontakt i wtedy Państwo będziecie dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Bo jak tak, to nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. No, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Po przerwie wracamy. W bibliotece parafialnej. Biblioteka parafialna, tak? Od 11 do 13 w każdą niedzielę. Tak? Tak. I tak jak mówiłam, że dołączamy do pana Łukasza i zresztą wszystkie koła i biura pomagamy. Ale też jeszcze ważne ogłoszenie, że przy tej sposobności, przy zapisach, można zapisać się na pamiątki z konsekracji świątyni w Toruniu. Będą albumy, płyty w każdym biurze, w każdym kole Radia Maria we Wrocławiu. Proszę o to pytać, służymy pomocą, ale też we Fundacji Lux Veritatis. W
przy ulicy Bibulskiego 7. Prosimy Was, kochanie, zapisujcie się, a my pomożemy to wszystko sprowadzić. Bardzo dziękujemy. Proszę ojca, przy okazji. Tak? No niestety z telefonu tego mojego komórkowego na 536 nie dozwaniam się w ogóle do ogłoszeń Radia Maryja. No już kiedyś pytałam, powiedziano mi, że to Radio Maryja, a teraz z tego wiem, że ojciec tam pewnie i dopytywał. Wciąż jest ten telefon wolny, wolny, wolny i cały czas jest wolny, rzadko kiedy zajęty. Tak wygląda, że coś tam się dzieje. To ma być 536? Tak. 600? 2. Nie 602, tylko 600 i później? 610. Nie. 536, 600, 100. A właśnie, o to mi chodzi. Tak, czy tak, 100, tak, czy tak. 200? Tak, 600, 100, tak. Ja z tego, ja ze swojego się nie dozwaniam. Kilkakrotnie próbowałam w ogłoszeniach, bo nie wiem dlaczego, bo ja próbuję i mój telefon dozwania się. Ale u mnie jest cały czas, proszę ojca, wolny, rzadko kiedy zajęty na ten numer. No ale no, to teraz to akurat... Czy to nie jest podejmowane? Na... Nie. Znaczy, no, jak podjąłem, teraz pani dzwoni na... To stacjonarny. Pani dzwoni na 55, nie mogę podjąć pani na 100. Na ja tym. Rozumiem, ale... Jak pani zadzwoni w naszej rodzinie i będę miał wolną linię, prawda, nie będę z kimś rozmawiał, to spośród 6 numerów któryś wybieram. No to dobrze, proszę ojca, bo jestem zaniepokojona, zawsze mi jest łatwiej dzwonić z komórki. Teraz można powiedzieć, mogą być 4 osoby zaniepokojone, a teraz nawet 5, że ich nie odbieram, bo panią mam na antenie. Dziękuję bardzo. To znaczy, że już nie mam co sprawdzać, że telefon jest... Nie, na pewno linia jest aktywna. Ja co jakiś czas sprawdzam, pilnuję tego i na pewno wszystkie linie są aktywne. Wobec tego bardzo dziękuję. No i czekamy na interesantów pielgrzymki, no i zapisy na te płyty, albumy z konsekracji. Tak jak mówiłam. Bóg zapłać. Przygotujemy wszystko, co potrzeba. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do zobaczenia z Bogiem. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo, bardzo dziękujemy.